Zobaczyłam nawet swoją reakcję, było około 130, więc myślę, że to też moja chyba życiówka w reakcji, bo zazwyczaj jest wolniejsza. Myślę, że może gdyby nie było tego fail startu, to za pierwszym razem poszłoby lepiej, bo miałam lepszy start. Ale jeszcze Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy, więc najważniejsze dwie imprezy, więc poniżej 8 będzie. Czuję się bardzo pewnie. Mój tata, czyli mój trener, ciągle mówi, że jestem na poniżej 8 sekund. No dzisiaj 8-0, więc to dobry prognostyk, ale myślę, że będę biegać szybciej. Ja potrzebuję obiegania się na płotkach, ponieważ przez to, że jestem najmłodsza, też najmniej mam przebieganych płotków, a ja właśnie potrzebuję biegania, no i właśnie potem z czasem przychodzą właśnie takie wyniki.